23 kwietnia, piątek, Jeruzalem, Księga Życia. Mistrzem Twego powołania do modlitwy jest Duch Święty. Nawet jeśli nie wiesz, o co prosić, by modlić się jak trzeba, Duch przyjdzie z pomocą Twojej słabości, będzie się przyczyniał za Tobą i nauczy Cię, jak się modlić. Wierz w to, że miłość Boża rozlana została w Twoim sercu przez Ducha Świętego, który został Ci dany i dzięki temu nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. A skoro synem, to i dziedzicem wszystkich obietnic chwały Bożej. Kiedy więc modlisz się, módl się w Duchu Świętym. Nie gaś w sobie nigdy Ducha Świętego. Ojciec nie może Ci go odmówić, kiedy o Niego prosisz. To poprzez modlitwę spotykasz się z Bogiem, słuchasz Go, zwracasz się dla Niego, przyjmujesz Jego miłość i odpowiadasz Mu. To poprzez modlitwę udaje Ci się poznać siebie i wzrastać, oświecać Twą drogę i umacniać Twe serce. To przez modlitwę najlepiej rozumiesz i spotykasz ludzi, pomagasz im w głębi serca i osiągasz na tym świecie najwyższą skuteczność. Czuwając więc i módl się nieustannie. Dla Boga, dla świata i dla siebie samego. Nie ma piękniejszego zadania danego człowiekowi do wypełnienia jak kontemplacja.